chciałem wam zaprezentować torbę narzędziową Stanleya FatMax. Dokładny model nam może napiszę w opisie, bo już nie pamiętam. Co mi kierowało, że wybrałem akurat tą torbę? Między innymi ilość przegródek. Tu wcześniej, w poprzedniej wersji, niestety nie udało mi się jej znaleźć. Były przegródki na śrubokręty w tych kieszeniach, w jednej i drugiej. No niestety nie udało się tego. Załapię ten rzep, żeby może złapać się, żeby nie przeszkadzało. To jest prawda, tu widzę jakiś rzep jest też. Nie wiem, czy go tam, czy go złapię. Też jest ostry. Także powinien, wydaje mi się, że powinien być tu. No i niezręcznie. Coś podłapało. Czy to do tego służy? Do końca nie wiem. Trzeba by było się zagłębić. Tak wygląda jedna strona. Przegródki głównie na śrubokręty, prawda? Śrubokręty może klucze. Z drugiej strony jest podobna kieszeń. Też można ją tu założyć, tu przełożyć, pokombinować coś. Oczywiście wszystko jest na pasku. Tylko że tu już ma inne przegródki. Ma dużo przegródek. Głównie o to mi chodziło, bo zaraz wam pokażę moją starą torbę. No niestety, jeżeli narzędzia nie mają swojego konkretnego miejsca, to leżą byle jak, a potem więcej czasu nie spędza na ich szukaniu niż w rzeczywistości. Jest nam na to potrzebne, prawda? Jeszcze dodatkowo, co się da, da się ją rozłożyć. No, tak na przykład, albo jak się uderzy, całkowicie ją może. Nie wiem po co, no, ale może, o, może zobaczymy, czy się uda tak ładnie ją skręcić, żeby te rzepy tu podłapało. Uda się. Proszę, uda się. Dobrze, ja złożę sobie tą torbę, żeby ona mi się nie mieszała bardziej. Widzicie? Może tu też jakieś śrubokręty, chociaż na rysunku są nasadkowe klucze. Powkładane końcówki tych kluczy nasadkowych. No i cóż, no zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Zobaczymy w międzyczasie. No i co jest najgorsze, no w tej poprzedniej mojej torbie, tak jak powiedziałem, nic nie ma swojego miejsca. Czy są tam jakieś przegródki? Wcale niekoniecznie one mieszczą to, co potrzeba i napchane jest dużo rzeczy, które się okazuje potem, że się szuka, szuka, a potem się okazuje, że się znajduje nie te rzeczy, które by się chciało mieć. A zaraz wrzucę. Co, śrubokręty? Też szkoda. Wstawiłem z chojniczkami, bardzo fajne urządzenie. Zaciskareczkę do śrub typu MOLI. Też się w gips kartonach bardzo fajnie się spisuje. Nie będę wam pokazywał z jednej i z drugiej strony może. Jednak trzeba się zastanowić, co gdzie położyć, żeby już jak to umiejscowić. Także może wyłączę na razie kamerę, a po prostu zaprezentuję, jak już to wszystko będzie gotowe, bo naprawdę widzę, że tu się zapowiada na trochę dłuższą sprawę. No i przebrnąłem
przez pakowanie. No nie było łatwo, bo dużo tych gratów było. Zresztą wstawię wam zdjęcie. Spójrzcie teraz. To jest zdjęcie, kiedy torba ta stara była pełna. No, było dosyć dużo przepełniona, aż się wysypywało. Teraz zobaczcie, jak ta torba stara wygląda. Też coś w niej jest, ale tylko dlatego, że po prostu tak jak na przykład mam tu taki magnesik, czy te klucze. Młotka nie włożyłem. O, to włożymy, to się przyda. Tak jak te klucze, tak samo one by musiał po skosie, a niestety to już jest problem. Też większy młotek został, tam jakieś pozostałości po trytytkach, takie klucze, śrubokręty rozwalone dwa. Także teraz zobaczmy, co tu. No niestety nie do końca to spełnia moje oczekiwania, ale też samo to, że jak wygląda, tak wygląda. No, poziomiczkę niestety musiałem porzucić. Tu nadciąłem już sobie kawałek gumki, bo oczywiście te gumki tak ciasno są zrobione, że no, jak widać, co niektóre rzeczy się trzymają, wiadomo, muszą być większe i mniejsze. Z tamtej drugiej strony zdaje mi się, że są większe też te gumeczki zrobione, no ale ja tą część chciałem mieć taką właśnie montażówkę, tamte są większe gabaryty, które tu się nie zmieszczą. No i jak ja to poukładałem, no zobaczcie, tu mam takie klucze płaskooczkowe, takie małe oczywiście, bo kiedyś też kupiłem, żeby mi się mieściły, żeby mało miejsca, a też jak będzie coś potrzebne, to mam drugą skrzynkę z takimi większymi gratami, także też te rzeczy, które zostały w starej skrzynce, pójdą do tej drugiej wielkiej skrzyni. Tylko ciężko jest tam coś znaleźć, bo też jest wielka skrzynia, dużo narzędzi. No i co? Mierniczek leży u góry, większe śrubokręty, niżej gwiazdki płaskie. Sobie wstawiłem tutaj jakiś tam pilniczek, nakładka poziomiczka, no wiadomo, kombinereczki, jakieś ołóweczek. No tu takie rzeczy, o. Fajne scyzoryki mieli w jednym sklepie. No niestety już je zlikwidowali, zastąpili je, który to jest. Bo jeden jest z jednym oszczem, drugi jest dwoma. Ten naprawdę bardzo fajnie leży w rękach. Jeszcze mi został jeden taki, bo oczywiście przezornie kupiłem więcej. No bo giną, takie rzeczy to giną, gdzieś się zostawi, gdzieś się zapomni. Ten jest bardzo poręczny. No ten też się przydaje. O, no jeszcze nawet nożyk został stary, ostrze. No i cóż, no jest mniej poręczny, no ale też daje sobie radę. Także co, no szkoda, że te zlikwidowali. No, kto wie, to wie, jaka sieć, i wprowadzili te z dnia na dzień, no może nie z dnia na dzień, ale zostały wprowadzone. No ja ubolewam nad tym, bo fajne tamte były. No i co, jakiś śrubokręcik, nie śrubokręcik, co się dało, tu trytyteczki małe, no metróweczkę, także o, klucze do skrzynek. Też luzem. No i co mnie niepokoi, bo tu już jest też to samo. O, imbusy musiałem rzucić tam do tyłu, taśmę izolacyjną pod przód tak samo. Co mnie niepokoi, to, że no mało miejsca troszkę jest, ale cóż, trzeba będzie zweryfikować, co jest bardziej potrzebne, co jest mniej potrzebne. O, a jeszcze jaki pomysł w międzyczasie pakowania wpadłem, że może z tym, no tylko, że o, zrobić tak, zaczepić rzep za rzep i wtedy możemy sobie tu, nie dojeżdżamy do końca i mamy otwartą skrzynkę. Nie wiem, czy producent tak przewidział, czy to rzeczywiście był ten drugi rzep tu do czepienia, żeby zwinąć, ale wtedy tak jak na przykład poziomiczki zapomniałem, tylko też trzeba uważać, bo no bo się spotykają, to samo co w tej starej torbie. No ale to już. Jest wypchane. No. Też jest różnica w wadze. A dlaczego? No bo tam było 24 kg, tu jest 16. I też dźwigać to.
Teraz druga strona. Rzepy dobrze trzymają, ciekawe jak długo. Oczywiście młoteczek tu muszę gdzieś jakoś rzucić, bo też nie ma miejsca. No, tu mam pod spodem nic, nie mam, mam tylko taki kątowy. A tam pod spodem mam kątowy do wiertarki, ten jest do bitów, tamten jest do wiertarki. No i jak sobie też tu poukładałem, no to co tu mamy? Zaciskarkę do konektorków, takich wsuweczek, nie wsuweczek. Tu mamy do RJ-ek, do tulejek, no metróweczka, ściągacz izolacji, takie różne kombinerki, cęgi, jakiś palniczek, takie małe nożyczki, wiadomo, cęgi, nie cęgi, tam jeszcze piłka do gips kartonu, czy tam do czego jakiś też czasem się przydaje, nożyce do metalu, tu cęgi takie, no i zaciskarka taka do woli, no cóż, no i młoteczek, wiadomo, jakieś do pobijania dłutko z takich drobnych, wiadomo, klucze płaskie, nie płaskie, takie podręczne rzeczy, no, można by było je mnożyć, ucinaki do kabli, nożyce w sumie to już, bo ucinaki tu są, płaskoszczypy, no i cóż wymieniać, jak to się nazywa? Do patch paneli podpinania albo gniazdek sieciowych, to jest jakiś, nie wiem co to, już nie pamiętam jak ta się nazywa, stawię może jakiś opis. No i tyle i w sumie i zamykamy i tak to wygląda. Powiem szczerze, zadowolony jestem, choć myślałem, że troszkę inaczej to będzie wyglądało. Oczywiście pasek jest. Zobaczymy jak to będzie się sprawdzało. 16 kg wagi. Także troszkę mniej. No trzeba niestety chyba rozdzielać na mniejsze po prostu torby i część torby, część rzeczy nosić w jednej torbie od czegoś tam. Jakieś przeznaczenie, drugą część taką techniczną zrobić. No tylko, że kurczę, niestety nie da się tego wszystkiego tak jakoś pogodzić. Tak mi się wydaje, bo zawsze jest coś innego potrzebne. Przeważnie. I potem trzeba biec po tą drugą skrzynkę i jednak te dwie skrzynki trzeba nosić. No ale niestety innego wyjścia chyba nie ma, żeby pogodzić wszystko i też jakiś był jakby to powiedzieć, organizacja tych narzędzi była. Co jeszcze? No w sumie zobaczymy jak się będzie sprawdzała. Czy będzie to trafny zakup. No niestety to jest jedna z droższych toreb, skrzynek, torba narzędziowa, no cóż, jak to nazwać. Zobaczymy. No to by było na tyle. Polecam, zachęcam do oglądania kolejnych filmików. Co dalej? No coś tam zawsze będzie. Także pozdrawiam i do zobaczenia.